What the popcorn? I butter on what? Say 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 what the Jak widzicie, stoję teraz na swoim barku. Teraz się trochę pokręcimy na tak zwanym inwercie, a konkretnie na pewnej części ciała, która po polsku nazywa się bark, po angielsku shoulder. Będzie to invert shoulder spin. Napędzany invert shoulder spin jest figurą, którą pierwszy raz zobaczyłem, oglądając finał Battle of the Year 2004. Robił to B-Boy Pop z ekipy Gambler Crew. Później zobaczyłem, że na YouTube jest tutorial tego ruchu, pokazywany właśnie przez B-Boy Popa, i ten tutorial mnie zainspirował do tego, żeby na serio się za to zabrać i żeby nauczyć się tego ruchu. Ogólnie jest on rzadko stosowany, częściej ludzie wchodzą na przykład z Wigmilla na shoulder spina i kręcą się bez napędzania. Mi się jednak podobała ta wersja, w której zaczynam z miejsca i machając nogami, podobnie jak się to robi w headspinie, napędzam się i według mnie wygląda to bardziej oryginalnie niż ta wersja, w której ludzie przychodzą z barów na swój bark i kręcą się bez napędzania. I to sobie spróbujemy teraz zrobić. To od czego musimy zacząć, to określenie, w którą stronę pozwoliło wam się kręcić. Dobrze jest to zgrać z barami, które już robicie, żebyście mogli na przykład robić łączenia. W moim przypadku, jeżeli na przykład robię bary, to przechodzę przez lewy bark. Przez lewy bark pod siebie. Jeżeli ty też przechodzisz przez lewy bark pod siebie do tej strony, to invert shoulder spina będziesz robił na ten lewy bark. Podstawą jest taka pozycja, gdzie opierasz się na lewym barku, lewa ręka jest prosta, tu podpierasz się prawą ręką, ale tylko patrz, ciężar ciała skupia się na barku i na twojej lewej stronie głowy. Widzisz, nie patrzę na podłogę, nie patrzę do góry, tylko tutaj patrzę na swoją dłoń, którą się podpieram. Jeżeli chodzi o nogi, które mają ci dawać zamach, nie jest konieczne, żebyś miał bardzo duże rozciągnięcie, ale na pewno mógłby się to przydać. One się skręcają i odkręcają. Więc dobrym ćwiczeniem jest to dobrze opanować. Czyli trzymasz tego fliza, robisz sobie takie zamachy. Jeżeli już kiedyś trenowałeś banie, to na pewno będzie ci dużo łatwiej. Będziesz miał tą świadomość, jak wziąć zamach nogami, skręcić tutaj biodra i odkręcić. To jest bardzo podobna zasada. Tutaj też kopiemy nogami, jest maksymalny skręt ciała i odkręcenie, obrót. I cykl się powtarza. Na początek zróbcie sobie tylko jeden obrót, spróbujcie go przytrzymać. Może być nawet długo albo świadka. Ważne, żebyście zwyczajili wzięcie zamachu, obrót i zatrzymanie. To mam na stabilizację i taką pewność siebie na tym barku. Wtedy nawet jeżeli wasze ciało ułoży się źle, będziecie w stanie skorygować i wziąć następny zamach i zrobić kolejny i kolejny obrót. Dobrze jest w tym przypadku zrobić około 5, żeby to było bardzo wyraźnie zaznaczone, że jednak się kręcić. Jeszcze jeżeli chodzi o nogi, zamachu,
prawa noga w tym przypadku powinna pójść w miarę nisko, żeby Wam dać większy zamach. Jeżeli zostawicie ją w górze, zauważcie, że to nie nada Wam wystarczająco dużego pędu. Więc w tym wypadku wydaje się, że prawa noga jest tą nogą prawdziwie zamachową. Lewa noga wydaje się w tym przypadku dodatkiem. Nie wiem dlaczego tak jest, to są może jednak trochę inne reguły niż przy wani, ale kiedy to zauważyłem, kiedy zwróciłem większą uwagę na swoją prawą nogę, która leci dołem, robiłem ten spin po prostu dużo lepiej. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że w trakcie kręcenia tą częścią ciała, na której się kręcicie, oprócz barku, jest też głowa. Podparcie głową daje Wam stabilizację. Więc bardzo przyda Wam się albo śliska czapka, albo cokolwiek, co Wam pomoże, żeby ta głowa Was nie zatrzymała. Miałem kiedyś taką sytuację na zawodach, gdzie założyłem sobie tak zwaną bandanę tłustę i ona przesiąkła potem. I miałem swoje wyjście, chciałem zrobić shoulder spina, zapomniałem o tym, że ona jest przesiąknięta potem, może mnie zahamować i nie udało mi się zrobić nawet obrotu. Przez to, że ta głowa mnie przyhamowała, a mata była z linoleum. Dlatego jeżeli chcecie to robić, to zwróćcie uwagę na to właśnie, żeby tutaj mieć czapkę albo cokolwiek, co da Wam poślizg na parkiecie. Jeżeli będziecie robić to bez czapki, oczywiście, że się da, ale będziecie sobie wycierać włosy. Nie ma sensu w ten sposób robić sobie krzywdy. Skończyliśmy cykl z powerami, które polegają na kręceniu się na swoich plecach. Teraz sobie wrócimy do góry i spróbujemy sobie porozkminiać zejście powery, oryginalne zejścia. Więc jeżeli chcecie nauczyć się schodzić w oryginalny sposób na powery, sprawdzajcie następny odcinek.